Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Twoja wewnętrzna siła Pana Bernarda Stamatesa Nie wiem jak się czyta jego nazwisko, trudno Jestem tylko laikiem Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Bellona A swoją premierę miała 12 kwietnia 2023 roku jak widzicie na inboxingu Przyszła do mnie raz z dwoma innymi poradnikami A po co służy ta książka? Przede wszystkim mm, ja ją odczułam jako taki kop w cztery litery Według większości ludzi po młodości nastaje już tylko okres wegetacji. Większość osób nie chce się rozwijać, bo wydaje mi się, że no, mieli już na to czas jak byli młodzi. I w ten sposób posiadając swoje dzieci, dają im przykład, jak żyć w wegetacji. Te osoby się nie rozwijają, żyją z dnia na dzień, przeważnie nie pracują, tylko utrzymują się nawet zasiłków. I takie osoby niszczą młodych ludzi. Naprawdę oni zapewniają im biedę na życzenie. A młodzi, oczywiście, no nie widzą w tym zupełnie nic złego, no bo nie wiedzą też, że można żyć inaczej. Oczywiście należy pamiętać, że każdy z nas ma jakieś tam ograniczenia, ale no, nigdy nie jest nim wiek. Książka chce nas przekonać do tego, by nigdy się nie poddawać i marzyć jak najwięcej, a później małymi kroczkami zbliżać się do wyznaczonego celu. Jesteśmy ludźmi, więc istotami stworzonymi do tego, żeby się rozwijać. I tutaj w 22 rozdziałach poznamy rzeczy, które pomogą nam właśnie w rozwoju. Pierwszą z nich jest tutaj miłość. Człowiek kochany ma bardzo dużo wiary w siebie i chętnie sięga po swoje marzenia. Drugim jest budowanie więzi, czyli taka wspólna rozmowa i rozwiązywanie problemów, a nie zamiatanie ich pod dywan. Kolejną z nich jest wyznaczanie granic. Tak jak dziecko nie chce na przykład czegoś zrobić, bo może nie mieć na to nastroju, to już staje się wtedy małym, asertywnym człowiekiem. Trzeba pamiętać, że ma prawo nam się coś nie podobać lub podobać. Mamy prawo się na coś godzić lub nie. Tylko życie w zgodzie ze sobą pomoże nam zdobyć siłę. Później dalsze problemy można powiedzieć, że dużo łatwiej się rozwiązuje, no bo tak jak w książce Twoja wewnętrzna siła, taki tutaj kluczowy myśli znajdziecie w rameczkach. Każdy dział jest jakby tak dokładnie wytłumaczony, wraz z podawanymi przykładami. Czytając czujemy się zmotywowani do działania i tak naprawdę bardzo pozytywnie nastawionymi do tego, żeby no, w końcu coś ze swoim życiem zrobić, żeby dojść do jakichś tam pewnych zmian. Wydaje mi się, że każdy zrozumie jej przesłanie, i po przeczytaniu naprawdę będziecie też dużo silniejszy, silniejsi psychicznie. Mi książka się podobała. Uważam, że ma w sobie dużo wartości, które naprawdę warto przekazać innym i przede wszystkim warto samemu je wdrążyć, żeby również samemu być szczęśliwym. Polecam zwłaszcza tym osobom, które nie potrafią odmawiać i czasami czują się niewidzialni. No, to tak książeczka Was z tej niewidzialności wyprowadzi. Także mega poradnik, bardzo dobrze się czyta, bardzo lekko i przede wszystkim nie musimy przy niej myśleć, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. A to mi się wydaje, że już chyba największy plus, jaki może w nim być. Polecam i do usłyszenia. Pa 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 pa.